Czy twoją modlitwą jest to, że ty chcesz tylko i wyłącznie wypełnienia się Jego planów i Jego woli kosztem nawet twojego komfortu? Jezus od początku przewidział sytuację, w której lud będzie biegł po swoje. Dlatego od początku ich przygotował i powiedział: nauczę was, jak się modlić. I powiedział: jak się modlicie, to módlcie się tak: przyjdź królestwo twoje i bądź wola twoja. Jak my wszyscy znamy tą modlitwę, pójdziesz do kościoła tam, ta sama, w tej, ta sama. Wszyscy się modlą tą samą modlitwą i każdy realizuje inny plan. Ta modlitwa to nie jest super niedzielna historyjka i wierszyk przed ofiarą. Ta modlitwa to prośba o ukierunkowanie Kościoła. I ta modlitwa mówi tak: Panie, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. O, powinien przyjść ktoś z wiadrem wody zimnej i powiedzieć: czy Ty słyszysz, co się modlisz? To znaczy, że ja już nie chcę mojej woli. To znaczy, że ja nie chcę już realizować własnych pomysłów. To znaczy, że ja kładę swoje życie jako ofiarę żywą na ołtarz i mówię: okej, Panie, koniec głupot, koniec pomysłów, umiałeś mówić przez osła, przemów przeze mnie. Ale pomyślmy, co będzie, jeżeli każdy z nas nie będzie szukał realizacji własnych pomysłów, ale każdy z nas zrezygnuje ze swojego życia, swoich pomysłów, swojej woli, swojego marzenia i powie: Panie, moja głowa, moje serce, Twój bufor, ładuj, charge'uj ile wlezie, a ja idę i zamiatam.